Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Krzysztof. Giełda jest prosta. Dzisiaj szósta odsłona, realizacja zysków. Tu jest największy problem, więc sobie chwilę pogadamy o tym. Poradnik gracza giełdowego jest to oczywiście, które puszczam co tydzień będą pojawiać się odcinki. Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc wiele osób, no prowadzę grupę, to sami wiecie, że no, troszkę tam tych osób jest, z którymi rozmawiam i itp. itd. Większość z tych osób, kiedy jeszcze były nieświadome, bo tutaj akurat ja na grupie uczę jak otwierać oczy, bo oprócz tego, że tam gdzieś analizy uczę zarządzania, no to przeważnie też uczę myślenia, jak myśleć poprawnie na tym rynku, tak? No bo bez tego też się nie da handlować. 98, powiedziałbym, 99% osób, z którymi rozmawiam, mają jeden i ten sam problem i to nawet, słuchajcie, mają ten problem, czyli chodzi o realizację zysków, tak? Nawet mają ten problem, kiedy już potrafią analizować i potrafią sobie, słuchajcie, wyznaczać strefy podażowe, wyznaczać plany, jakie mają robić i dalej mają z tym problem, okej? Jest to jeden z największych problemów na giełdzie, czyli realizacja zysków. Oczywiście, żeby nie realizować zysków, to tak naprawdę są, trzeba to skategoryzować, okej? Pierwsza rzecz to nie realizują zysków nowi gracze, okej? Kto to jest nowy gracz? Nowy gracz to taka osoba, która jest do, powiedziałbym, do pierwszego roku na giełdzie. Okay. Czyli przez pierwszy rok do jednego roku doświadczenia, stażu, że tak powiedzmy, nowi gracze mają z tym ogromny problem. W większości ci nowi gracze w ogóle nie realizują zysków. Przeważnie to wygląda tak, że kupili coś fajnie, okay. O, powiedzmy, niech to będzie na przykład, że ktoś kupił tu fajnie na dołku, poszło w górę, nie zna się na trendach, nie zna się na korektach, nie zna się na niczym, był na zysku, po czym jest na głębokiej stracie. Tak to jest, taki schemat cały czas działa, cały czas to słyszę, słuchajcie, cały czas jest to samo, ok? Nikt nie zabezpiecza pozycji, ale o zabezpieczeniu to też będziemy sobie jeszcze mówić. Czyli nowi gracze ogólnie rzecz biorąc przez pierwszy rok w ogóle nie realizują zysków, chociaż zarabiają, bo często gdzieś tam fajne gdzieś tam ruchy robią nawet. Sami wiecie, że jest też szczęście początkującego, prawda? Więc niejednokrotnie często są na, że tak powiem, papierowych zyskach, tak? Papierowe zyski, mam tu na myśli zyski, które nie zostały zrealizowane. Oni są na zyskach, to nie jest tak, że cały czas kupią i cały czas są na minus, prawda? No nie jest tak zawsze. Czasem się uda, tak jak mówię, w hoście wejść na przykład, tak? Czyli ktoś wchodzi w hoście, jakiejś tam fali hossowej, wchodzi tu, no i jest na tym zysku, ale go nie realizuje po prostu, prawda? Potem przetrzymuje tą pozycję i traci. Czyli nowi gracze ogólnie do roku czasu, słuchajcie, mają z tym problem. Później powiedziałbym, że od roku do dwóch lat na rynku osoby zaczynają z tym walczyć, okay? Czyli jeżeli ktoś przez rok już zdobył tego doświadczenia, nauczył się, nie wiem, analizować, nauczył się może jakiejś strategii nawet rozgrywać, później się zaczyna ta nauka, słuchajcie, realizacji zleceń, czyli tych zyskownych, prawda? Więc tutaj pierwszy rok to w ogóle brak realizacji zysków, choć gdzieś tam może częściowe, prawda? A pierwszy, drugi rok to tak naprawdę nauka realizacji, czyli nauka wyjmowania z rynku pieniędzy, słuchajcie. Wielokrotnie dużo osób jest na plusach, tak? Więc giełda, tak jak mówię, no daje zarabiać. Nawet jak ktoś nie wie, co robi, to nieraz, tak jak mówię, mu się fajnie trafi i daje ta giełda zarabiać, tylko po prostu ludzie nie potrafią realizować, słuchajcie, zysków. Co przemawia za tym? Chciwość, okej, i, że tak powiem, euforia i hipnoza. Ciężkie słowa, ja wiem, ale słuchajcie, jeżeli rynek rośnie, ja wiem, że większość może tutaj osób, które mnie słucha, może już mają jakieś pojęcie na rynku, więc może potwierdzą, prawda? Jak to było na początku ze swojego doświadczenia, słuchajcie, bo ja też tak zaczynałem 10 lat temu, słuchajcie, też tak zaczynałem, też myślałem w takich kategoriach. Słuchajcie, jak rośnie rynek, to osoby nowe, tak jak mówię, do tego roku czasu są zaślepione. One nie wiedzą, że są jakieś korekty, prawda, trójkowe, że są jakieś korekty, że jest złamanie trendu, że przychodzi czas bessy, czyli czas akumulacji tak naprawdę, jest czas hossy, prawda. Więc one tego wszystkiego nie wiedzą. Wiedzą, że jest hossa, o, może tak, prawda? Gdzieś tam w mediach usłyszały, że jest hossa i nie wiedzą, co to jest ta hossa. Wiedzą, kojarzy im się tylko i wyłącznie to z rynkiem wzrostowym, tak? Czyli coś idzie do góry, zarobię na tym, bo wszystko idzie do góry.
I tu pojawia się może efekt troszkę też Boga, prawda? O efekcie Boga pewnie też słyszeliście. Jestem hiper, mega, potrafię wszystko. Jaki ten rynek jest prosty, jestem po jednym tradzie ekspertem, tak? Pewnie też znacie takich ludzi, którzy zrobili jednego trada i od razu pomyśleli sobie, jakie to proste i jestem ekspertem już od tego, okej? Okay? Tutaj taka hipnoza, słuchajcie, w rynku wzrostowym następuje hipnoza ludzi, którzy są zaślepieni wzrostami i w ogóle nie myślą, w ogóle ludzie nie mają scenariuszy, a co z tą moją pozycją, jak ten trend się odwróci? Gdzie ja w ogóle chcę wyjść z tej pozycji, tak? No, która nowa osoba się zastanawia, gdzie chce wyjść? Okej, okay, no rzadko która, tak? Każdy kibicuje wzrostom, ale nikt się nie zastanawia tak naprawdę, okej, okay, ale co ja tu zrobię, kiedy, jak ja poznam, że się trend łamie, kiedy ja tutaj mam strefę jakąś, kiedy w ogóle mam wyjść z tego, prawda? No nowe osoby tego wszystkiego nie wiedzą. I słuchajcie, to już ten etap jakby za nami, czyli ten pierwszy rok tych nowych osób. Co zrobić, żeby, słuchajcie, realizować zyski? No bo jakby tutaj do tego dążę. Pierwsza rzecz to, jeżeli już potrafisz wchodzić na rynku, tak? Czy to po korektach? Słuchajcie, no wiadomo, że na rynku głównie wchodzimy po korektach, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie handluje się tego, a szuka się pozycji tu, jak zaczyna spadać, tak? Czyli jeżeli mamy jakiś rozpoznany trend spadkowy, no to jeżeli gramy pod korekty w górę, okej, no to pod nie handlujemy, tak? Czyli szukamy wejścia na spadkach, a sprzedajemy na wzrostach. No tak, tak powinno być. Nie odwrotnie, tak? Czyli jak rynek już zaczyna rosnąć mocno, no to nie szukamy, bo jak jeszcze rynek, wiecie, pierwszą falę zrobi drugą, bo tak jak ja tutaj się przełączałem też po drugiej fali i robi kolej, i jest przed kolejną, to zawsze po korekcie można szukać wejścia. Tak też nie jest, że słuchajcie, jak rynek gdzieś tam mocno już pompuje, no to zawsze też można poszukać tego wejścia na korekcie, ale nie w rynku, który rośnie, ok? Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, to jest zrobienie sobie planu. Tylko teraz tak, słuchajcie, nie da się zrobić planu, dobrego planu, żeby wyjść z monety, kurczę, tu od rynku krypto, z akcji, czy z czegokolwiek, jeżeli nie potrafimy analizować w jakikolwiek sposób, czy to technicznie, czy fundamentalnie, czy na sentymentach bazując, nie potrafimy analizować i nie wyjdziemy nigdy dobrze z rynku. Okay. Nigdy dobrze nie wyjdziemy z rynku, bo jest ta przewaga, słuchajcie, że ja potrafię analizować na przykład i zbierać informacje, prawda? Czyli ja tu też wiele razy o tym mówię, ale jak realizować ten take profit? Jeżeli mam tu strefę popytową i tu sobie otwieram pozycję, którą zabezpieczam, tak? Czyli gram z korekty ABC w górę. I ja chciałbym się zrealizować docelowo tutaj, ok? Ale tutaj widzę, że mam na przykład jeszcze strefę podażową, ok? To ja sobie tu zbieram informacje, czy jest tutaj już jakieś złamanie trendu, czy jest tutaj duża podaż, jak to tutaj wygląda, prawda? Czyli ja mogę sobie od razu przeanalizować, co tu się dzieje i podjąć jakieś działania, albo nie podejmować żadnych działań, prawda? Tym samym, jeżeli otwieram jakąś pozycję na dole, czyli w tym przypadku, i mam cel tutaj, to po drodze ja mogę sobie sprawdzać, czy ten cel się realizuje. I to jest ogromna przewaga dla osób, które potrafią analizować. Ja nie mówię, że analiza musi się w 100% zgadzać z rynkiem, okay? Bo to nie o to chodzi. Chodzi w analizie o wyciąganie informacji. Ona nie musi się w ogóle sprawdzać tak naprawdę. Ważne, żebyśmy my wiedzieli, gdzie są te punkty takie zwrotne, gdzie są te punkty podażowe, gdzie są te punkty zwrotne. Czyli rynek cały czas pod nie gra. Musimy wiedzieć, co to są korekty, prawda? Jak ta falowość się układa. To trzeba wszystko wiedzieć, prawda? Bez tego niestety nie da się ułożyć planu, a co za tym idzie, niestety nie da się dobrze wyjść z pozycji, ok? Można sobie zakładać na przykład, że wyjdę na 50%, czy wyjdę na 100%, ale to wiecie, jak nie będzie tej analizy, no to też nie będziemy wiedzieć, jakie mamy na to szanse, prawda? Nie będziemy wiedzieć, słuchajcie, jakie mamy na to szanse. W związku z tym... Tutaj, jeżeli ktoś się już nauczy analizować, okay, to też się pojawia ten problem z realizacją zysków. I tutaj bym polecał, jeżeli ktoś ma taki problem, że nie potrafi analizować, albo potrafi, ale też nie potrafi powstrzymać się, żeby wyjść z tej pozycji, czyli po prostu wychodzę z pozycji, przeanalizowałem, tam mam strefę podażową, wiem, że tam ta podaż może być, tam jest mój target docelowy, wychodzę z tej pozycji, to polecam, słuchajcie, zamykanie cząstkowe, tak? Czyli ogólnie rzecz biorąc, zaczyna to rosnąć, ok? Realizuję sobie 10% pozycji, następne 10% pozycji, następne 10% pozycji. Co to daje? Daje to, słuchajcie, że nasza głowa, bo tu jest problem naszej głowy.
nasza głowa zaczyna się przyzwyczajać do realizacji zysków. Ja wam, możecie mi wierzyć, nie wierzyć, ale jest bardzo trudno przyzwyczaić naszą głowę, nasz sposób myślenia do tego, żeby te zyski z rynku wyciągać. Okay? Trzeba, jeżeli ktoś ma z tym problem, bo są oczywiście osoby, które nie mają z tym problemu, prawda? Natomiast no, większość ma, okay? Więc polecałbym od samego początku. Czekajcie, znowu alarm. Okej, okay, alarm się włączył. Polecam od samego początku zacząć coś realizować. Tym samym my się przyzwyczajamy do tego, że ta realizacja zleceń w ogóle następuje. Okay? I to nie jest, słuchajcie, kwestią tego, żeby wyjść na samym szczycie. Okay? Czyli ja sobie przeanalizuję i wyjdę tutaj. I będę kozak. Okay? Kozak będę w necie, bo zamknąłem na szczycie. Tu nie o to chodzi. Okay? Tu chodzi o to, że my musimy wyciągać zyski i nie interesuje nas, czy nasza analiza, powiedzmy, czyli jak ja teraz, słuchajcie, na Tesli wychodzę tutaj z pozycji, prawda, to mnie nie interesuje to, czy moja analiza tutaj, czy ta strefa podażowa będzie. Ja tu mogłem obserwować informacje, wyciągać, bo grałem pod to, ale tutaj jest mój docelowy przystanek i ja tu się realizuję, prawda? Nie chodzi mi tutaj o to, żeby ciągnąć tą pozycję w nieskończoność. Chodzi mi o to, żeby wyjąć ten kapitał stąd i przetransferować, czy też rozdzielić na inne aktywa, bo gdzieś tam widzę okazję, potrzebny mi kapitał. Zawsze gdzieś okazje są na rynku, prawda? Gdzieś zawsze fajne, choćby ten PayPal, co wam pokazywałem na początku. Pokazywałem wam? Chyba tak. Chyba wam nie pokazywałem, no to wam pokażę. No na przykład, prawda? Już tutaj jest okazja. Tam na Tesli mogę wyjąć zyski, a tu już mogę, słuchajcie, zaczynać coś kombinować, prawda? Więc tutaj chodzi o to, słuchajcie, żeby wyjmować te zyski i nie czekać na nie wiadomo co. Na nie wiadomo co, okej, okay, na nie wiadomo co. Jeżeli ma ktoś problem, to częściowo. I teraz tak, jeżeli ja się tu zrealizuję, słuchajcie, i cena poleci w górę, ja wiem, że to ból jest dla osób początkujących, bo dla mnie nie ma żadnego. Jestem zadowolony, wyciągnąłem zyski. Ale jeżeli ktoś będzie czuć ból, okej, okay, czyli poleci to wyżej, powiedzmy, nie wiem, tam strefę wyżej zaliczy, czy cokolwiek innego, słuchajcie, ja się tym w ogóle nie przejmuję. Dlaczego? Bo ja i tak dopiero się tym zainteresuję, jak będzie następna korekta, prawda? Czyli, zobaczcie, jeżeli ja bym się tutaj, gdzie tu się trend jakiś rozpoczynał, no tutaj to już była Bessa, gdzie byliśmy, no choćby nawet tutaj, okej, okay, no dobra, niech tu będzie początek, okej. Okay. Czyli to jest podobne miejsce nawet do tego, prawda? Czyli zobaczcie też ten trójkowy ruch. Czyli tutaj gdzieś się realizuje, tak? I nawet jeżeli, słuchajcie, to dalej urośnie, to ja na tej korekcie, ok, mogę dalej sobie gdzieś tam wchodzić w trendy, tak? I dalej sobie zrealizować się powyżej szczytu. Nie muszę wychodzić idealnie na górkach. Tutaj jest korekta, znowu mogę myśleć nad wejściem. Ja szukam tylko korekt, prawda? Czyli i tak wykorzystam ten rynek. Więc nie chodzi, nie jest tu sztuką, żeby, słuchajcie, trzymać to w nieskończoność i jeżeli chodzi o trading, bo jeżeli chodzi o jakieś długoterminowe, nie wiem, emerytalne trzymanie, no to nie mówię o tym, prawda? Chodzi o to, żeby przepływ, swobodny przepływ kapitału był, ok? I żebyśmy nie czekali, słuchajcie, na gruszki na wierzbie, może będzie, może nie będzie, ok? Tylko się realizowali i szukali kolejnych, że tak powiem, żeby ten kapitał, słuchajcie, cały czas przepływał, pracował, prawda? Mówię to o tradingu, czyli o takich krótkich pozycjach, krótkoterminowych, nie wiem, typu tydzień, dwa, trzy, miesiąc, pół roku, ok? To są takie dla mnie krótkoterminowe na rynku tradycyjnym pozycje. Długoterminowe pozycje oczywiście to inne zagadnienie jakby, więc o tym nie będę jakby tutaj mówić. Więc słuchajcie, realizacja zysków jedna z największych, najważniejszych rzeczy. Jeżeli ktoś ma problem, niech zacznie. Najlepiej nauczyć się analizy, zrobić sobie strefy, zrobić sobie plan, gdzie wychodzę. I to jest komfort ten, że dopóki nie osiągniesz planu, to zawsze możesz sobie sprawdzać po analizie, co się dzieje na wykresie. Masz pełen komfort, pełną, że tak powiem, pełny wgląd w to, jak ten trend się zachowuje, bo wiesz co, jak trendy zdrowe się zachowują, prawda? Więc tutaj jest, to jest fajne. A druga rzecz, jeżeli nie chcecie się uczyć, no to najlepiej, słuchajcie, realizować partiami, czyli wychodzić 10% tu, 10% tam, tam 30% zamknę pozycji, czyli ogólnie rzecz biorąc wychodzić partiami. Wiem, że nie zawsze się da, bo niekiedy ktoś kupi sobie tylko jedną akcję, na przykład Tesli za $260, natomiast no, jest broker jeden, który oferuje cząstkowe, więc chyba można tak rozdzielić, ale jeżeli tych akcji jest
jest więcej, no to można sobie gdzieś tam częściowo, czy też na rynku krypto można sobie częściowo, słuchajcie, realizować zlecenia, ale najlepszym sposobem jest po prostu nauczyć się analizować i po prostu działać sobie zgodnie z analizą. I ta analiza wcale, a wcale, słuchajcie, nie musi być super, super, słuchajcie, super wróżenie nie musi z tej analizy wynikać. Wystarczy, że będziecie tylko zbierać informacje i wychodzić w miejsca, które są podażowo mocne. Okay? Które są podażowo mocne. Jak ktoś będzie dłużej na kanale moim, no to zobaczy, jak świetnie analiza działa, jak świetnie te punkty zwrotne można wyłapać. Zobaczcie, no zresztą najlepszy przykład jest, tak? Tesla, 0,5, ABC, punkt zwrotny, jazda do góry, prawda? Czy też CD Projekt, ok? Też na punkcie zwrotnym jakby złapane. Czy też, no dużo tego jest, ok? Więc tutaj najlepiej się nauczyć po prostu. Dobra, bez pierdolamentu, słuchajcie, tyle. Jeżeli ktoś ma problem, tak jak mówię, trzeba poćwiczyć troszeczkę. Nic tu odkrywczego nie powiem, to zależy od naszej głowy niestety. Trzeba z tym walczyć od samego początku, czyli od samego początku nauczyć się realizować zyski. Jak będziecie realizować zyski, po części nawet, jeżeli, tak jak mówię, nie wiecie, gdzie to zrobić, no to trzeba to robić, żeby po prostu się do tego przyzwyczaić, bo to jest niestety największy problem. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w kolejnym wideo. Co sobie tam przeanalizujemy? Zobaczymy. Trzymajcie się, hej.